Also heute ist ein ganz besonderer Tag, weil wir können das 1000-jährige Jubiläum der Gründung der Oberlausitz hier begehen. Und das feiern wir ein bisschen nach, was damals passiert ist, nämlich eine Verbrüderung zwischen zwei nach 15 Jahren Krieg verfeindeten Parteien, nämlich dem sächsischen Adel und dem polnischen Adel. Ja, und das haben wir gerade auf der Bühne vollzogen, bis dahin, dass ich dann meine, ich bin Dobromir, irgendein Herzog, der dann sogar seine Tochter als Pfand verheiratet hat. So, das haben wir gerade nachgespielt. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Symbol für die Situation, die wir jetzt hier an der Grenze sowieso haben, indem wir uns also letztendlich wieder verbrüdern, die deutsche und die polnische Seite, mit dem Objekt, wo wir gerade stehen hier, im Turiuswinkel von Bielawa Dolna. Nasza rekonstrukcja bitwy dotyczyła, a właściwie pokazywała potyczkę pomiędzy Henrykiem II a Bolesławem Chrobrym. Ci władcy byli ze sobą bardzo, znaczy nienawidzili się bardzo szczerze, w związku z tym, że potyczki były częste, ginęło wiele osób, płonęły wioski, kosztowało ich to majątek, ich właśnie naprawdę były bardzo zaciekłe. Ale w końcu po pomocy Dobromira, księcia Łużyckiego, zaczęli ze sobą rozmawiać, stwierdzili, że jednak to nie jest najlepsza droga do tego, aby prowadzenie wojny po prostu wyniszcza oba kraje, obie nacje, obie drużyny. Jest to bez sensu, w związku z tym doszli do porozumienia, zawiązali ze sobą jakby sojusz, co zostało przypieczętowane ślubem Chrobrego i Ody. Generalnie w rekonstrukcji historycznej cała rzeczywistość polega na oderwaniu tego, co narzuca nam XXI wiek i cały ten jego kontekst i otoczka internetu. Po prostu ja wyłączam telefon i mnie nie ma i ja jestem oderwana od Facebooka, od Instagrama i to jest taka moja całość mojego życia i to się obraca, że pracuję od poniedziałku do piątku, a jestem w XI wieku w sobotę i niedzielę.